Cześć siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale. Dziś chciałbym wam pokazać najczęstsze błędy, które są popełniane podczas budowania składów. Nie dałbym rady jednak omówić wszystkich formacji, a w każdej formacji jest czasami jakiś haczyk, czasem coś podchwytliwego, na co można się nabrać. Dlatego też zrobiłem ankietę na grupie Załoga Kinetyka, którą widzicie w tym momencie na waszych ekranach. Jeżeli ktoś chce w przyszłości brać udział w takich ankietach, to oczywiście link znajdzie w opisie. No i według waszych odpowiedzi, które mam tutaj zapisane, wygrała formacja 4-1-2-1-2, potem było 4-3-2-1, 4-3-3-4 i 4-3-1-2. Reszta, cała reszta odpowiedzi to były niecałe 4%, więc stwierdziłem, że skupię się przede wszystkim na tych czterech formacjach, omówię na ich podstawie błędy, ale to wszystko będzie odnosiło się również do innych formacji, więc spokojnie będziecie mogli to przekładać, będziecie przez analizę po prostu dowiecie się również, jak budować składy w formacji, której wy używacie, jeżeli oczywiście jej nie będzie w odcinku. Dobra, zaczynamy od 4-1-2-1-2, czyli tej najbardziej popularnej. Zacznę tylko szybko od omówienia czegoś, co jest ważne przy wszystkich formacjach, czyli od obrony. Bardzo dużo pytań było do mnie odnośnie bramkarza, jak go wybierać. Przede wszystkim patrzeć na refleks, później na parady, no i na wzrost. Znaczy, tak w kolejności: refleks, wzrost, parady. Oczywiście, jeżeli coś z tego będzie zdecydowanie za małe, za niskie, no to wyklucza to automatycznie bramkarza, ale myślę, że to taka jest kolejność patrzenia na statystyki doboru bramkarza. Jeżeli chodzi o bocznych obrońców, ja tutaj przypominam tylko o tym, że praktycznie w każdej formacji na czterech obrońców proponuję zostawiać im, dawać im wytyczne zostawaj z tyłu, a jeżeli chodzi o środkowych obrońców i defensywnego pomocnika, też w każdej formacji polecam patrzeć na interceptions, bo to jest, czyli przechwyty oczywiście, bo to jest statystyka, która w obecnej FIFA jest jedną z najważniejszych, o ile nie najważniejszą właśnie w obronie. Dobra, możemy przechodzić już sensu stricte do tej formacji i zaczynamy od środkowych pomocników, bo to jest moim zdaniem rzecz, którą popełnia błąd, który popełnia największa ilość osób, ponieważ daje tutaj zawodników albo zbyt defensywnych, albo zbyt ofensywnych. Pamiętajcie, że to jest formacja, która broni się przede wszystkim tą piątką, czy tą szóstką, licząc bramkarza, ale oczywiście chodzi mi o linię defensywną czterech obrońców i defensywny pomocnik, oraz czasami ci boczni pomocnicy wracają do tej obrony w momencie, kiedy wasz przeciwnik atakuje pozycyjnie. Więc jeżeli ci zawodnicy będą zbyt ofensywni, to po prostu nie wrócą do tej obrony, a jeżeli wrócą, to nie dadzą tam żadnej jakości. Będziecie narzekać na to, że nie potraficie przejąć piłki, a to będzie wynikało tylko i wyłącznie z tego, że ten zawodnik nie będzie miał takich umiejętności. Z drugiej jednak strony, jeżeli atakujecie, to też atakujecie całą tą tutaj linią, czyli atakujecie dwoma napastnikami, ofensywnym pomocnikiem, a ta dwójka was wspiera. Dlatego też, jeżeli będą zbyt defensywni, to nie będą dawali jakości w napadzie i nie będziecie mieli jak konstruować akcji. Dlatego też pamiętajcie, że ta dwójka musi być dosyć uniwersalna. Jeżeli już stawiacie tutaj na kogoś ofensywnego, co jest w miarę dozwolone, lepiej tutaj postawić na kogoś troszkę zbyt ofensywnego niż zbyt defensywnego, ale jeżeli stawiacie tu na kogoś ofensywnego, to pamiętajcie chociażby o to, żeby miał dosyć wysoko ocenioną fizyczność, chociażby na te 75, bo wtedy przynajmniej w obronie kogoś przepchnie, będzie w stanie zabrać piłkę. Ta obrona generalnie jest ważną statystyką, ale czasami ją sobie można odpuścić przy na przykład zawodnikach. No nie będę tutaj podawał naprawdę przykładów, ale jeżeli naprawdę chcecie tutaj kogoś ofensywnego, a nie tak bardzo uniwersalnego jak chociażby Witzel, Dembele czy Paul Pogba, no to możecie wrzucić tu faktycznie kogoś ofensywnego, tylko pamiętajcie, żeby zadbać chociażby o tą fizyczność. Jeżeli chodzi tutaj o napad, raczej budowany jest dobrze, dwóch napastników najlepiej, żeby byli szybcy, ale ofensywny pomocnik, największym błędem, z którym spotykam się podczas oglądania różnych składów, które budują ludzie, to, że ofensywny pomocnik ma mało strzelania w tej formacji. Otóż pamiętajcie, że w momencie, kiedy wasi napastnicy zejdą na skrzydło, jeden albo drugi, bo na przykład podanie będzie na wolną przestrzeń, wasz zawodnik zejdzie troszeczkę do boku, to wtedy ofensywny pomocnik wbiega na pozycję napastnika i naprawdę ma bardzo często pozycję, okazję do oddania strzału, więc ważne, żeby statystyka strzału była tutaj dosyć wysoka. Lecimy dalej, lecimy do drugiej formacji, czyli 4-3-2-1. To była druga najczęściej wybierana formacja i tutaj zajmę się dwoma rzeczami. Przede wszystkim konstruowanie środka pola. Są dwie złote zasady konstruowania tutaj środka pola. Jedna metoda to jest trzech uniwersalnych graczy, czyli takich, których statystyki najlepiej, żeby były wszystkie powyżej 70. To jest bardzo fajna metoda, ja z niej zawsze korzystam, ale oczywiście nie wszystko to, co ja robię, jest najlepsze, każdy ma swój własny styl. Dlatego też drugą metodą, która też jest całkiem niezła, jest wrzucanie jednego ofensywnego zawodnika, jednego uniwersalnego i jednego defensywnego.
Jedyną rzeczą, o której musicie zawsze pamiętać, robiąc coś takiego, to to, że ten defensywny pomocnik musi mieć po pierwsze wyższą pracowitość w obronie niż w ataku, a po drugie wyższą pracowitość w obronie niż wasz ten niby uniwersalny i niby ten ofensywny zawodnik. Czyli na przykład, jeżeli tutaj wrzucicie Maticia, który ma medium high, czyli średnią w ataku i wysoką w obronie, a tu wrzucicie Kante, który również ma takie same pracowitości, to to nie będzie działać tak dobrze. Dlaczego? Ponieważ czasami w meczu oni się zmienią pozycjami, a wtedy Kante będzie zostawał z tyłu, a ten Matić będzie tym uniwersalnym, który niby też będzie troszeczkę wspomagał atak. No a tego raczej byśmy nie chcieli. Dlatego też pamiętajcie o tym, żeby na przykład jeżeli tak robicie, no to jeden miał medium high, drugi ten uniwersalny na przykład miał high high, a trzeci miał high medium. I wtedy to wszystko powinno całkiem ładnie grać. Tylko również pamiętajcie, żeby ustawić wytyczną zostawaj z tyłu dla tego zawodnika, który będzie miał być tym defensywnym. Tutaj duży mit jest ten, że ten środkowy pomocnik zawsze zostaje z tyłu. Otóż jest to nieprawda. Dlaczego tak, skąd w ogóle się wziął ten mit, bo każda legenda, każdy mit jakieś tutaj ma swoje podstawy. Otóż wzięło się to z tego, że najwięcej osób rozgrywa od środkowego obrońcy do środkowego pomocnika. I jasne jest to, że wtedy ten środkowy pomocnik jest blisko obrony, a ta dwójka wychodzi sobie troszeczkę do przodu na odpowiednie pozycje, no i wtedy ten rozgrywa i faktycznie jest trochę z tyłu, no ale później podbiega do przodu. Jeżeli zaczniecie od lewej strony, to ten zawodnik pójdzie trochę też do przodu. Dlatego, jeżeli chcecie, żeby był tym defensywnym, dajcie mu wytyczne zostawaj z tyłu. No a jeszcze druga sprawa, to drugi też, no może nie tyle mit, co druga sytuacja. Ten środkowy napastnik wcale nie jest wysuniętym napastnikiem w tej formacji, jak to pokazuje teoretycznie ta wizualizacja. To jest zawodnik, który bardzo często zostaje z tyłu za tymi dwoma bocznymi napastnikami, robiąc troszeczkę czasami takiego ofensywnego pomocnika. Dlatego też nie zapominajcie o tym, że on musi również po pierwsze umieć grać obiema nogami, no minimum te trzy gwiazdki słabszej nogi oraz całkiem niezłe podania. Dobra, myślę, że mamy tą formację z głowy. To nie w ten sposób. Teraz zajmiemy się formacją 4-3-3-4. Formacją, w której generalnie aż tak dużo błędów nie jest popełnianych. Pamiętajcie tylko, żeby tutaj nie dawać zbyt ofensywnych zawodników, ale to raczej mało kto robi. Tutaj fajnie, żeby byli właśnie albo uniwersalni, albo troszeczkę bardziej defensywni. No ale przede wszystkim błędy są w tworzeniu składów z napastnikiem. Dlaczego? Otóż ten napastnik, jak widzicie, jest troszeczkę osamotniony. Jeżeli dacie tutaj nawet takiego Ahmeda Musę, który jest no niesamowitym graczem w tej FIFA, jest po prostu tak OP, że raczej nikt się tego, znaczy były przesłanki, ale już mniejsza z tym, chodzi o to, że tutaj musi być zawodnik, który będzie choć chwilę mógł przytrzymać piłkę. A więc pamiętajcie, żeby tutaj nie zaniedbywać statystyki fizyczności, ponieważ jeżeli tutaj będzie mało fizyczny zawodnik, jak chociażby Musa, który tak jak powiedziałem jest genialny, ale w tej formacji raczej nie będzie sobie dawał rady z lepszymi przeciwnikami, którzy będą go potrafili wyeliminować, bo po prostu każdy kontakt przed polem karnym będzie kończył się źle i jedyną możliwością będzie rozrzucanie na skrzydła. No jak wiemy, jeżeli cały czas będziemy rozrzucać na skrzydła, no to będziemy coraz bardziej czytelni tak naprawdę dla naszego przeciwnika i ta gra nie będzie nam się układać. Dlatego warto tutaj zadbać o gościa. Nie mówię, żeby miał 85 fizyczności, ale pamiętajcie, no tym 70 minimum, nie wiem ile ma w sumie Origi, ale takiego Origiego można nawet tutaj wrzucić. Tani, fajny zawodnik, umie przytrzymać piłkę, ma 4 gwiazdki sztuczek, będzie potrafił rozegrać, więc myślę, że tylko o tym warto tutaj pamiętać. No i ostatnia formacja, czyli 4-3-1-2. Tutaj również jeden taki mit, który strasznie się wziął i ułożył w głowach, no znaczy tutaj jeżeli chodzi o napad, to jest tak samo jak w formacji 4-1-2-1-2, no a tutaj ten środkowy pomocnik. Słuchajcie, patrzycie na tą wizualizację na footheadzie i widzicie, ten jest trochę do przodu, ten jest trochę do przodu i ten jest trochę cofnięty. Ale jak sobie spojrzycie na to na innych przedstawieniach, w ogóle nie pamiętam w tym momencie jak jest w FIFA, ale chyba w FIFA też jest dobrze, to ci trzej zawodnicy są na jednym poziomie. Jeżeli wejdziecie sobie w formację w FIFA, niekoniecznie w tą, nie w wasz skład, tylko w taki wybór formacji jakby, na przykład w karierze menadżera, to zobaczycie, że oni są na jednym poziomie. Dlatego też to jest mit, że ten zawodnik zostaje z tyłu. Ten zawodnik zostanie z tyłu tylko i wyłącznie wtedy, kiedy tak jak w przypadku formacji 4-3-2-1 będziecie miał wyższą pracowitość w ataku niż w obronie oraz będzie miał wyższą pracowitość w obronie od tej dwójki. Wtedy to dopiero ten zawodnik będzie zostawał z tyłu. No i pamiętajcie o tym, żeby również ustawić mu odpowiednie wytyczne zostawaj z tyłu, bo to jest klucz do tego, żeby on stał się tutaj bardziej defensywnym pomocnikiem. A ja osobiście wolę w tej formacji akurat stawiać tutaj na przykład
przykład na Kante, który jest dosyć uniwersalny, ale mimo wszystko dobry w obronie, i na dwóch uniwersalnych zawodników mi się tak gra zdecydowanie lepiej, ale oczywiście każdy ma swój własny styl gry, więc nie można nikomu narzucać jakiegoś swojego stylu gry, każdy musi odkryć to, co jest dla niego najlepsze. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału, jeżeli się podobało, bardzo proszę o wynagrodzenie mnie w pewien sposób, zostawieniem łapki w górę, bardzo te łapki się przydają, to nie jest tak, że po prostu ktoś Was prosi, bo coś, tylko po prostu one zwiększają zasięg filmu, dzięki temu dociera on do szerszej ilości osób, pozwalacie mi się rozwijać, za co Wam bardzo serdecznie dziękuję. No a jeżeli chcecie być na bieżąco z materiałami, jeżeli chcecie dołączyć do tej naszej fajnej, małej społeczności, to zapraszam Was również do zasubskrybowania tego kanału. Ja już się z Wami żegnam, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, trzymajcie się, na razie i piona!